Wysłałaś komuś walentynkę albo ktoś tobie przysłał? Tak. Powiesz komu? Z mojego przedszkola. A powiesz, jak zrobiłaś tą walentynkę, jak ona wygląda? Przyczepiłam takie malutkie, fajne diamenciki i z konfetti przykleiłam niebo. Tola i jej koleżanka Emilka nie tylko robiły walentynki, ale również długo przygotowywały się do konkursu pod hasłem Walentynkowa piosenka o miłości. Przed naszą kamerą zaprezentowały próbkę swoich możliwości. Nie różnimy niczym się, uwielbiamy bawić się. Choć na krańcach świata nasze domy są. Zostań dziś moją przyjaciółką, czeka nas nowych przygód wiele. Jeśli chcesz spełniać swe marzenia, zostań dziś moją przyjaciółką. Tola i Emilka wybrały piosenkę Zostań moją przyjaciółką, natomiast Amelka i Adaś do perfekcji opanowali utwór Cleo pod tytułem Bratnie dusze. Wszystko mi gra z tobą, lepszy świat, bo mogę być w nim z tobą, mogę się śmiać z tobą, jakoś mi tak po drodze. Międzyprzedszkolny konkurs piosenki walentynkowej odbył się już po raz piąty. Jego organizatorem jest przedszkole Słoneczny Uśmiech w Częstocicach. Stwierdziłyśmy, że chcemy mieć jakąś swoją taką imprezę, jedną, jedyną w swoim rodzaju. I zauważyłyśmy, że w tym kalendarzu imprez przedszkolnych brakuje właśnie obchodów Świętego Walentego. I tak to się zaczęło. Poprzednie edycje cieszyły się wielkim zainteresowaniem, ale chciałyśmy w tym roku zrobić coś nowego, coś innego. Inspirowałyśmy się Kubusiem Puchatkiem. Myślę, że to jest taka ponadczasowa opowieść o takim małym, ale pociesznym misiu, który może inspirować wiele dzieci, ale także i dorosłych. W tegorocznej edycji na scenie Ostrowieckiego Browaru Kultury zaprezentowało się łącznie 14 duetów. Zawsze zachęcam dzieciaki i opiekunów, żeby jak najwięcej ze sobą rozmawiali, żeby w dobie tych elektroniki, telefonów komórkowych jednak starali się wyjść na scenę, powiedzieć parę zdań, zaśpiewać w dzisiejszym przypadku i przede wszystkim, żeby się spotykali, żeby ta więź międzyludzka i międzypokoleniowa również, bo to też są, widzę, rodzice, opiekunowie, więc też żeby to trwało. Uczestnicy dali z siebie wszystko, a jurorzy nie mieli łatwego zadania w wyborze najlepszych. Pierwsze miejsce zajęli Zuzia i Marcin z przedszkola numer 19. Co najważniejsze, nagrodę otrzymał każdy uczestnik. Każdy uczestnik na nią zasłużył.